Chcę na tej sesji, przyjaciele, mamy dobrą godzinkę, trochę ponad na to, powiedzieć fundamentalne rzeczy na temat wiary w taki bardzo mocno praktyczny sposób. Ja do wiary podchodzę w sposób bardzo praktyczny. Nie podchodzę do wiary w sposób teoretyczny, bo mnie to nie interesuje. I nie powinno interesować nikogo z was. Teoretyczna wiara jest niczym. Jest zupełnie do niczego niepotrzebna. Przypomina mi się zawsze, kiedy mówię o podobnych rzeczach, film 300, który sobie systematycznie oglądam. I tam jest taki motyw, kiedy Leonidas i jego 300 idą i z boku, z drugiej strony, i ku im też tam z pomocą, ze wsparciem idą Grecy. I ci Grecy słyszeli, że Sparta wyruszyła do walki. I oni w ogóle też zebrali swoją armię i oni ruszyli też, bo jak już Sparta wyruszyła do walki, to oni też ruszają do walki. No i spotykają Leonidasa i 300 jego żołnierzy i mówią: tylko tylu was jest? Przecież my słyszeliśmy, że to Sparta wyruszyła na wojnę. Ale on Leonidas mówi: jak to tylko tylu? A was jest więcej? A on mówi: zobacz, ilu nas jest. I Leonidas do jednego podchodzi z tych żołnierzy greckich, z takim tam starym mieczem, włócznie, mówi: kim jesteś? On mówi: piekarzem. A ty kim jesteś? Malarzem. A ty kim jesteś? Rzeźbiarzem. On mówi: ale masz żołnierzy. Spójrz na moich. 300 żołnierzy. Jest nas więcej niż was. Teoretycy. To teoretycy. Teoretyk to jest człowiek, który wszystko wie i nic nie umie. To jest teoretyk. Wszystko wie, nic nie umie. Wszystko wie na temat wiary. Wiara jest praktyczna, nie po to, żeby wiedzieć. Wiemy tylko po to, żeby wdrożyć. Jak nie zamierzamy wdrożyć, to nie wiedzmy, bo po co? Po co męczyć głowę? Nie ma potrzeby. Rozumiesz? Wiara jest bardzo praktyczna i tylko w ten sposób będziemy o niej mówić. Mateusz 8, rozdział 5-10 mówi tak: a gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc go i mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo i ja jestem człowiekiem poddanym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówią temu: idź, a idzie, innemu zaś: przyjdź, a przychodzi. I słudze swemu: czyń to, a czyni. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się, zaraz o tym wam coś powiem, i rzekł do tych, którzy szli z nim: zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Widzimy wielką wiarę. Wielką wiarę. Wiesz, trudno zdziwić Boga, prawda? On się zdziwi. Posłuchaj. Bóg szuka wiary, a więc jest ona mu potrzebna. On szuka wiary. Ona jest potrzebna mu. Nie na zasadach takich, że jemu personalnie jest potrzebna, ale aby mógł działać, jest potrzebna. Bez wiary nie może działać Bóg. Rozumiesz? Bez wiary Bóg w twoim życiu nie może, grubą kreską podkreślamy słowo, nie może nic zrobić. Nie chce, ale nie może. Wszechmogący Bóg nie może pewnych rzeczy. Na przykład nie może zrobić czegoś w życiu wierzącego bez wiary jego. Taki numer jest. Rozumiesz? W
w ogóle bez wiary on nic nie może zrobić, bo nawet jeżeli nie zachodzi wiara w przypadku jednej osoby, to jest potrzebna wiara drugiej osoby, żeby tamtej osobie można było pomóc. Jakkolwiek. Ktoś musi wierzyć gdzieś, tak? Gdzieś musi zaistnieć pierwiastek wiary. Po co Bogu ta wiara potrzebna? Efezjan 2,7. Efezjan 2,7. Efezjan 2,7. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Po to jest Bogu potrzebna wiara, aby mógł uwalniać łaskę. Człowiek nie jest w stanie przyjąć łaski bez wiary. Bóg dał łaskę i finito. Niezasłużona przychylność, Boża zdolność w człowieku. I Bóg mówi do ciebie tak: masz moje zdolności i poszedł. I co ty teraz musisz zrobić? Ani ty nie czujesz tych zdolności. W ogóle jakoś podle się czujesz. Popiłeś wczoraj. Czujesz się podle. Znasz łaskę, niezasłużona przychylność. Już ci przebaczył, zanim zacząłeś pić. Jest ci głupio. Ale przyjmujesz łaskę. Dochodzi do ciebie też, że masz jego zdolność. Ale czujesz się tak podle, że się w głowie nie mieści. Natomiast jeżeli uwierzysz, to sięgniesz po tą zdolność. Bóg zastosował prostą metodę. Dał łaskę i pokazał narzędzie, którym tą łaskę mamy przyjmować, i tym narzędziem jest wiara. Wiara jest po to, aby za jej pomocą korzystać z łaski. Zapamiętajcie, po to jest wiara. Wiara nie jest po coś innego. Wiara jest po to, żeby za jej pomocą korzystać z łaski. My w ogóle nic innego wiarą nie robimy. Po to jest wiara. Korzystamy z łaski przez wiarę. Hebrajczyków 6,12. Hebrajczyków 6,12. Abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Przez co się dziedziczy obietnicę? Przez wiarę. Coś Bóg obiecał. Amen. Jak my to bierzemy? Wierząc, że jest to dla nas. To proste rzeczy. Bóg coś obiecał. Bóg mówi, ale ja nie wiem, czy to jest dla mnie. Ja mówię, wracam do tematu prawdy. W Chrystusie Jezusie wszystkie Boże obietnice mają dla ciebie swoje, co? Amen. Jak Bóg coś 800 lat temu przed Jezusem obiecał, i jest to zapisane w Księdze Izajasza, tak? Na przykład, że nad każdą wodą będziesz siał, tak? To ty teraz możesz w to uwierzyć i to się zrealizuje w twoim życiu. Chyba, że nie uwierzysz. I wtedy to się nie zrealizuje w twoim życiu. Rozumiesz? Uwierzysz, zrealizuje się. Nie uwierzysz, nie zrealizuje się. Chrześcijaństwo takie jest. Nie ma czegoś innego. Uwierzysz, będziesz miał. Nie uwierzysz, nie będziesz miał. W 8 rozdziale Ewangelii Łukasza, w przypowieści o siewcy, jest opisany temat ziarna. I teraz musisz zrozumieć, że każdy ma ziarno wiary potrzebne do poznania Jezusa. Każdy człowiek. W ogóle też rozwiej swoje wątpliwości. Na przykład ludzie mówią, o, bo ktoś tam nie może uwierzyć w Jezusa. Ja mówię, nie ma czegoś takiego, że ktoś nie może uwierzyć w Jezusa. Ktoś może nie chcieć uwierzyć w Jezusa.
Bo każdy człowiek na świecie ma złożone w sobie, w swoim duchu, jeszcze nieodrodzonym, ziarno wiary, tak go nazwijmy, czyli jakiś element wiary, którym to elementem chwyta Ewangelię. Dlatego jest napisane, Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czyli nie ma ludzi z gruntu skreślonych. Prawda? Każdy może przyjąć Jezusa. Każdy człowiek. Nie ma czegoś, jak on nie może przyjąć. On to taki mały umysł, ciężki, on nie może przyjąć. Nie, on nie chce. Błagam was, wy, którzy głosicie Ewangelię, wykorzeńcie z siebie myślenie, że ktoś nie może przyjąć Jezusa. Bo napisane na tej drodze głupi nie zbłądzi, tu każdy może przyjąć. Rozumiecie, o co chodzi? Tu lepiej świnie by podszykował i też by przyjął. Każdy może przyjąć Jezusa. No, nie każdy z tego korzysta, to jest oczywista sprawa. Gdy z niego skorzysta, to się staje w tym człowieku stałym ziarnem i teraz trzeba go zacząć używać. Czyli teraz już po tym nowym narodzeniu nie ma czegoś takiego, że mamy w sobie, że będziemy ciągle mieli dosypywane te ziarno wiary, dlatego nie ma czegoś takiego jak modlitwa o wiarę. Panie, potrzebuję więcej wiary, bo nie dostajesz więcej wiary, bo Bóg nie rozdaje wiary. Bóg wkłada w każdego człowieka jedno małe ziarno wiary, które jest potrzebne do poznania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I to jest finito. Jedno ziarno na jednego osadzonego. Rozumiesz? Po jednym ziarnie. Po jednym ziarnie. Potem tenże więzień przyjmuje Jezusa jako swego Wybawiciela, przestaje być więźniem i ziarno wiary, które w nim było, zaczyna się rozwijać. Za który to rozwój jest ów człowiek odpowiedzialny. I teraz tak jak ten człowiek rozwinie to ziarno wiary w sobie, na tyle będzie mógł sięgać po łaskę. Im większa wiara, tym więcej do przyjęcia łaski. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo proste. Im większą łopatę mamy do węgla, tym więcej węgla nabierzemy. Jak mamy łyżeczkę malutką, to będziemy dziurgać po jednym węglu i mówić, jakoś mnie w kupcie chłodno. Tak? Bo masz taką małą wiarę. W cudzysłowie. A powiem inaczej. Tak mało rozwinąłeś w sobie tego. Tak mało. Bo masz skąd brać. Rozumiesz, o co chodzi? Bo potencjał wiary masz w sobie. Tylko trzeba zacząć go stamtąd sobie powolutku wyciągać. Wiara pochodzi od człowieka. Wiara nie wychodzi z nieba. Ona zostaje w człowieku złożona, po to, żeby się narodził z Bożego Ducha, następnie ma być pielęgnowana. Najprostsza formuła pielęgnowania wiary, czyli rozwoju wiary, to jest przez co? Przez słuchanie Boga, czyli przebywanie z Nim. To tam w naszych Bibliach tak to zapisali, że wiara jest przez słowo, przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, tak się nam tłumaczy, będziesz czytał Biblię, będziesz miał wiarę. To nieprawda, że będziesz czytał Biblię. Możesz czytać Biblię, jeszcze w ogóle ci może wylatywać ta wiara, która jest tam, bo to wcale jest nieprawda, że przez czytanie Biblii. Tak, też, jeżeli dla ciebie czytanie Biblii, tak, to jest przebywanie z Bogiem, to tak. Ja czytam Biblię cały czas, tyle lat i nabywam wiary, ale nie dlatego, że ja Biblię czytam, tylko dlatego, że ja czytając Biblię jestem z Bogiem. Wiara jest, oryginał mówi, wiara jest z usłyszenia. A usłyszenie, tak, przez przyjście Słowa Chrystusowego. I żeby usłyszeć, to trzeba przebywać z kimś jak bliziutko, dziubek w ucho. Bo Bóg nie ryczy, tylko szumi cichutko, szumi. Ludzie myślą, że Bóg ryczy. Kiedyś Eliasz tak myślał, że Bóg ryczy. Stał na skale. I myślał, że Bóg ryknie do niego. Przeszła burza,
jest napisane, nie było tam Pana, wichry, nie było tam Pana, tak, ulewa, nie było tam Pana. On już był załamany i przeszedł cichy szept i on wtedy zakrył oczy, padł na ziemię, tak. I usłyszał fajny głos, co tu robi. Ja to kocham w ogóle Boga, słuchajcie, on ma najlepsze poczucie humoru. Najlepsze. Z mistrzostwa świata złama. Co tutaj robisz, Eliaszu? Albo z tych, wiesz, 40 lat chłop sparaliżowany, podchodzi i chcesz być zdrowy. Nie, nie chcę. Rozumiesz? W ogóle co to za teksty są? Czujesz klimat? Tylko on wie, co mówi. On wie, co mówi, tak? Bo mamy to, czego chcemy. Bo może nie chce. Może on lubi żebrać. Może ludzie lubią rentę, emeryturkę. Znaczy emeryturkę to w porządku, bo dostają to uczciwie. Ale na przykład rentę jest chory. I nie chce być zdrowy, ma rentę. Dobrze mu, tak? Co miesiąc tydzień machnie podpisik, pieniążki są. Po co mu uzdrowienia? Wiara wychodzi od człowieka. Żeby łaska działała w twoim życiu, musisz o nią wierzyć. Musisz w nią wierzyć wręcz. Rozumiesz? To się wszystko ze sobą bardzo poważnie wiąże. Mówiliśmy przed chwileczką o prawdzie. Jest prawda jakaś fundamentalna. Łaska, czyli cała otoczka tego zjawiska, czyli Bóg mówi, chcę tego dla ciebie, pragnę tego dla ciebie, jestem z tobą w ogóle, ja i wszyscy moi aniołowie. Panie, to co mam zrobić? Uwierz. Myślałem, że coś podziałał. Coś bym zrobił, Panie. Uwierz. Jest taki fajny film Konstantin. On jest egzorcystą, ma od urodzenia takie obdarowanie, wypędza demony. I rozmawia z aniołem, jest taki wściekły, bo raka płuc ma. I on mówi do tego anioła, on ma, widzi po prostu tego anioła, rozmawia. I mówi, dlaczego idę do piekła? Tyle dla niego przecież zrobiłem. I ten tak w ogóle mówi, Konstantin, czy ty naprawdę przez cały czas tego nie rozumiesz? A mówi, dlaczego umieram? On mówi, umierasz dlatego, że od 15 roku życia palisz dwie paczki papierosów dziennie. Nie mieszaj w to Boga. Masz raka, bo palisz. A do piekła pójdziesz dlatego, bo tak żyjesz. Jak żyjesz. A on mówi, tyle dla niego w ogóle zrobiłem. Mówi, on mówi, w niego trzeba wierzyć. A Konstantyn mówi, przecież tyle demonów dla niego wypędziłem. Mówi, ja w niego wierzę. A ten anioł mówi, Konstantyn, ty wiesz, ale nie wierzysz. Dlatego idziesz do piekła. To jest mistrzostwo w ogóle, wiecie. To jest bajka. Ale tam są mega teksty. Ty wiesz. A to, że ty wiesz, to jeszcze niewiele znaczy. Wiara to jest zupełnie inna sprawa. Musisz wierzyć tylko o łaskę. O nic więcej nie wierzysz. Tylko o łaskę. Pamiętaj, w ogóle twoją wiarę musisz mieć skoncentrowaną na łasce. Ty nie wierzysz o jakieś tam rzeczy. Na przykład ludzie w ogóle to, o to wierzę, o tamto wierzę, o tamto wierzę. Ja mówię, to nie tak działa. To o to wierzę, o tamto wierzę. I nie mam, a wierzę, a nie mam. Ja mówię, bo wierzę się w łaskę. W niezasłużoną przychylność Boga dla człowieka i w Bożą zdolność w tobie. Masz tą zdolność? Nie, no nie mam. Ja myślałem, że to w czyjąś mam wierzyć. Nie, no w tą, która jest w tobie. W tobie. W tobie. Wiecie, bardzo ważną rzeczą jest w moim życiu, wiecie co? Ja nie oddaję autorytetu. Nie oddaję autorytetu. Nikomu nie oddaję autorytetu. Absolutnie. Ktoś by chciał przyjść do mnie i zabrać moją autorytet, powiedział, uspokój się. To jedyne, co mam. Nic więcej nie mam. Co chcesz mi zabrać? Kurczę. Ja się nie opieram na kimś. Ja się opieram na sobie. Wiara to bardzo osobista rzecz. To ja
Artur Celoński wierzę w Boga o swoje życie. Nie idę, żeby ktoś powierzył ze mną. Fajnie jest, jak ktoś mnie wspiera w wierze. Super. Ale ja nie złożę na kogoś autorytetu, nie powiem, służ, wiesz, weź tam za mnie coś zrób, weź to wszystko zrób za mnie. Nie. Nie. Czasami jak jeszcze nas trochę bardziej lubili w Polsce pastorzy, jeździliśmy na różne spotkania, to nas pytali, o jak to w jakościu zakładacie, co robicie, ja mówię, jaką macie strategię? Ja mówię, nie mam strategii zakładania kościołów. A jak ty zakładasz kościoł? Ja mówię, przez moją błyskotliwą osobowość. Taki mam na to sposób. To już nie chcieli ze mną gadać więcej. Jak to? Co ty gadasz? A gdzie Chrystus? Ja mówię, w środku tej osobowości. Siedzi i się wylekuje na szezlongu. Mówię, tak się zakłada kościoły. To proste. Błyskotliwy kaznodzieja gromadzi ludzi wokół siebie. To proste jak drut. Od tysięcy lat tak było. No kurczę. Czytaliście kiedyś w Biblii, żeby jeden w ogóle z tych bohaterów był nudziarzem? Tak? List świętego Pawła nudziarza. Siedzi i w ogóle, wiesz, i kontempluje. Paweł nie kontemplował. Tak? Paweł wjechał na Areopag, stanął, tak? I mówi, jest żywy Bóg! Tam świątynia Zeusa, tutaj człowieku sąd w ogóle grecki, tutaj zebranie filozofów, tam szkoła, proszę ciebie, agory, wiesz, a Paweł stoi i ryczy na kamieniu, wiesz. Tak? Błyskotliwa postać, tak? Wierzył w łaskę, w Bożą zdolność w nim. Nie w chęku z poczty, tylko w nim! Musisz wierzyć w łaskę, czyli niezasłużoną przychylność Boga dla ciebie, primo i sekundo, w Bożą zdolność w tobie. I ty nie wierz w inne rzeczy. Po co ci rozpraszać się? Po co tu się rozpraszać? Ludzie mówią, będę wierzył o to, a tutaj, ja słucham czasami ludzi, a wiesz, a tutaj chodzi w grę czynnik ludzki, a to jest taki, ja mówię, ty, uspokój się. Jesteś ty, jestem, jest Bóg, jest, to jest was dwóch, tak? I wystarczy. Jest napisane, gdzie dwóch lub trzech, tak? Dogada się, to się wydarzy. Wierzysz temu Bogu? Że posiadasz jego zdolność? Wierzę. To idź i działaj. Idź i działaj. Załóż firmę. Ale to może ktoś mi pomógł. Nie. Sam załóż. Idź, załóż firmę. Idź, załóż firmę. Idź, zrób to. Tak? Idź, rozkręć służbę. Jak mam rozkręcić służbę? Bardzo prosto. Każdego wieczoru o 18:00 ustań na rogu Marszałkowskiej, na przykład Alei Jerozolimskich, tak? I drzej się 15 minut w innych językach. Gwarantuję ci, że po miesiącu czasu zainteresuje się tym telewizja. Tylko rób to dzień w dzień. Po tygodniu dla wzmocnienia weź chorągę w taką. Z napisem, ja i Jezus jedno jesteśmy. Z jednej strony zdjęcie Jezusa, a z drugiej twoje w kasku. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko miesiąc w miesiąc, pamiętaj, niech to 30 dni potrwa, zaraz rozkręcisz służbę. Zaraz się dowiedzą o tobie gazety, zaraz się dowie telewizja, wszyscy się zaraz dowie. I tylko się drży 15 minut w innych językach, nic więcej. Bez tej kolumny żadnej, bez. Nic więcej trzeba. A widzisz, masz Bożą zdolność? Masz. Dla Jezusa nie było problemu, tak? Ustać na górze i się drzeć, aż cały Kafarnaum słyszał. Okay? Dla niego nie było żadnego problemu władować się na górę i się drzeć. To nie był problem. To nie był problem. Dlaczego? Bo to ojca widział, ojciec się dał. Bóg się drze.
Wierzyć to znaczy być pewnym łaski, choć się jej nie widzi. Jestem pewny łaski. Jestem pewny Bożej przychylności dla mnie i Bożej zdolności we mnie. Jestem tego pewny. Ktoś mnie się pyta, na jakiej podstawie ty w to wierzysz? No człowieku, no przecież mam Bożą zdolność we mnie. Jestem tego pewny. A jak ty to odczytujesz? Ja mówię, w ogóle nie umiem czytać. Mam i tyle. Mam Bożą zdolność we mnie. Narodziłem się z Bożego Ducha 19 lat temu. Mam Bożą zdolność. Bożą zdolność mam. I ja w nią wierzę. Ja w nią wierzę. Ja w nią wierzę. Ja w tą zdolność wierzę. Ja nie wierzę w dziwne rzeczy. Ja wierzę w tą zdolność. I dwa, wypowiadać się zgodnie z prawem łaski. Wierzyć to wypowiadać się zgodnie z prawem łaski. Czyli ja chodzę i o tym opowiadam. Ilu was tu jest, nigdy na pewno nie słyszeliście ode mnie, nigdy, że ja się borykam z jakimś problemem i przyszedłem do ciebie i powiedziałem, ziomek, kurczę, mam taki problem, że się w pale nie mieści. Nie przyszedłem do ciebie z takim problemem. Dlaczego? Powiem ci dlaczego. Bo by ten problem w moim życiu zaistniał. A nawet jeśli on się pojawił, tak, to gdybym do ciebie z nim przyszedł i zaangażował cię w ten mój problem, rozumiesz, ja mówię o sobie, tylko o mnie, tak, to ja bym pociągnął życie tego problemu dalej. Ale ja taki nie jestem. Ja jak się uczyłem wierzyć w Boga, tak, jak dostałem gorączki, prawie 40 stopni, nie było mnie w tamtym okresie stać na to, żebym powiedział, precz gorączką, ona spadła. Nie. Tak nie było. Miałem taką metodę na to. Siedziałem w pokoju, zmierzyłem 39, mówię i 8. Kręci mi się we łbie. Mówię, dobrze, ale mogę wyznawać. Mówię, dobrze, dziękuję ci, Panie Boże, że jestem zdrowy jak byk rozpłodowy. Rozumiem, tak siedziałem i gadałem. I co i raz mierzyłem. Patrzę, spadła kreskę, spadła kreskę, spadła kreskę. Rano było 36,6. Rozumiesz? Stać mi było na to, żeby zastosować prawdę wiary w nocy. Ale poszedłem za tematem. Uczyłem się. Jak zrobiłem sobie wodę w kolanie, proszę ciebie, chodziłem tak, wszedłem do pracy. Takie kolano, lato było. Wszedłem do pracy, wsiadam na wózek widłowy. Kierowniczka patrzy, mówi, co ty tam masz w te nogi? Ja mówię, ale w którą? Ona mówi, w prawą. Nic. Mówi, Artur, masz takie kolano. Nawet tam kierowniczko gra takie, mówię. Jest trochę większe, mówię, bo to człowiek rośnie. Kolano zaraz. Co ci jest w kolano? Nic. Iść do lekarza. Ja mówię, do lekarza to chorzy chodzą. Mówię, do lekarza. Człowiek zdrowy to do lekarza nie chodzi, bo taka jest prawda, nie? Czy ona na mnie patrzyła, człowieku, tak jak komórki szafy mnie obserwowała. Tylko oni już tam mnie znali, wiedzieli, że ja jestem wierzący w Boga, bo im wszystkim ogłosiłem Ewangelię w całym zakładzie pracy i wskrzesiłem papę na rampie. Rozumiesz, o co chodzi? Więc w ogóle wiesz, ona mówi, możesz pracować? Ja mówię, jasne! Jak ja mogę nie pracować? No. I wiesz, co robiłem przez cały dzień. Miałem taki dyks, przez 8 godzin gadałem do kolana. Rozumiesz? Jedynym moim kolegą było to kolano. I siedziałem i sobie gadałem na tym wózku, jeździłem, szlak mnie trafił. Miałem gorączkę, rozumiesz? Po kokardkę miałem w ogóle wszystkiego. Po kokardkę. Rozumiesz? Miałem przyklejony człowieku uśmiech numer 7 do pyska i jeździłem na starym człowieku Bułgarze z roku 72. Taki wózek na głowę. Tak? I mówiłem, jak tam wlazłaś, tak wyjdziesz. Rozumiesz? I tak to trwało chyba z tydzień. I ona się zmniejszyła, wchłaniała się. Rozumiesz? Ale ja wiedziałem, że mam Bożą zdolność w sobie. Ja wiedziałem, że mam zdolność do regeneracji swojego ciała. Ja to wiedziałem, że życie wykonuje we mnie pracę. Ja to wiedziałem. I ja to wyznawałem. Mówiłem w wierze, ogłaszając łaskę.
Dlaczego ja wam tak to tłumaczę? Bo to jest łopatologia z tą wiarą. Ludzie to by chcieli tak, żeby im raptem w głowie zaskoczyła taka cała magiczna historia, że jakby cały system emocjonalny, żeby się dopasował idealnie, w ogóle wstają, wow, wierzę, jestem taki wierzący, kury przenoszę. Ja ci życzę wszystkiego dobrego, ja tak nie miałem nigdy. I nie widziałem, że ktoś tak miał w Piśmie Świętym. Rozumiesz? Nie widziałem takich rzeczy. Ale widziałem akcję nie z tej ziemi z Pisma. Widziałem akcję, że Jezusa Chrystusa przybijają do krzyża, rozumiesz? A On po 3 dniach przez wiarę wstaje z grobu. Takie rzeczy zobaczyłem tam. Rozumiesz? Jaką trzeba mieć wiarę, żeby cię ziemia nie mogła utrzymać? Ludzie mówią, bo tam go Duch, bo Bóg go tam, to takie wiecie, to tak fajnie brzmi, Duch Święty go podniósł. Ja mówię, ale jak on go podniósł z tej ziemi? Proszę, tą genezę zjawiska mi opiszcie. Co go podniósł? Za co? Jak go podniósł? Wiecie, to takie bajki. Facet przez wiarę wyszedł z piekła. To jest kozak dla mnie. Dlatego jemu służę i zawsze będę mu służył. Służę kozakowi, co wyszedł z piekła przez wiarę. Pierwszemu propagatorowi ruchu wiary. Jeszcze przed Hejkelem zaznaczono. I to jest dla mnie coś, co mnie napędza. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nie widać łaski. Nie widać prawd, na których ta łaska jest, które tą łaską są obudowane. Nie widać tego, rozumiecie? Nie widać takiego zjawiska pod tytułem kto dobrze sieje, dobrze zbierze. Takiego czegoś nie widać. To coś tam napisane jest w Piśmie Świętym, taki szlaczek. Rozumiesz? Ale teraz, kiedy ty weźmiesz tą rzecz jako prawdę i powiesz, Boże, mam Twoją zdolność we mnie, aby ta prawda ożyła. Amen? Ja teraz, Boże, wierzę w to, że jeśli będę sowicie siał, to sowicie zbiorę, to wiesz, co się stanie? Zaczniesz sowicie zbierać. Co zrobiłeś? Prosty mechanizm. Zastosowałeś Bożą metodę. Rozumiesz? Tak to działa. W ogóle wiarę strasznie skomplikowano. Zrobiono z niej skomplikowany produkt taki. Gdzie się naucza w ogóle takich w ogóle bardzo w ogóle takich skomplikowanych rzeczy na temat wiary. Ludzie to, ja czasami spotykam, ludzie mają takie zawirowanie w głowie. Mówię, ja już nie wiem, czy ja wiem, czy ja wierzę, czy to jest wiara, czy to jest nadzieja. Ja mówię, ja też nie wiem. Mówię, jakie leki bierzesz? Nie wiem, jak ci pomóc. Nie. Mówię, kurczę, może spróbujmy, nie wiem, reset zrobimy, reset. Wszystko do zera, do zera. Mówię, przypomnij sobie, jak byłeś w świecie. Mówię, do zera, bo do zera. Tak jak byłeś w świecie, panowałeś, głupiałeś, wiesz, o co chodzi? Mówię, bo jak od czegoś musimy wyjść. W ogóle dawaj, choć od grzechu, najłatwiej, bo najlepiej widoczny. Kurczę, naprawdę jest trudno w dzisiejszym chrześcijaństwie, bo jest tak pokomplikowane to wszystko. Bardzo to jest pokomplikowane. Ale ja zobaczyłem, że wiara nie jest skomplikowana. Rozumiecie? Ona nie jest skomplikowana. Wiara jest prosta. Bo to jest wiara w łaskę, a łaska jest. Ona jest dana. Tu się nie wierzy o rzeczy, których nie ma. Tu się wierzy o rzeczy, które są. Rozumiesz? O rzeczy, które są. O to się wierzy. Kurczę, odrodziłem się z Bożego Ducha. Zostałem wypełniony Duchem Świętym. Ludzie latami szukają, nie wiedzą, mówię, kim jestem, kim ja jestem w Chrystusie. Co mam zrobić w Chrystusie? Ja mówię, przyjdźmy do obu, sprzątaj, mówię. W Chrystusie. Jak dla Chrystusa posprzątajmy chałupę. A że pod łaską jesteśmy, to ci nie zapłacę i kurczę, zróbmy taki dyk. Ty szczęśliwy, ja szczęśliwy. Takie wyłudzenie rozbójnicze wykonam na tobie religijne.
Jest, co masz robić? Czego chcesz? Czego ty chcesz? Chcę głosić Ewangelię. Dawaj głoś. Ale jak nie przyjmam namaszczenie, bo dawaj sprawdzimy choć. Czy ty masz namaszczenie? Zaraz sprawdzimy namaszczenie twoje. A gdzie pójdziemy? Gdzie? Normalnie na dworze centralnym. Zaraz namaszczenie sprawdzimy. Ja swoje sprawdzałem na dworcu centralnym. Przy stacji przy ciebie z Białegostoku przyjeżdżały pociągi. Oczy zamykałem, głosiłem Ewangelię, rozdawałem traktaty, bo się wstydziłem, duszę chorą miałem. Jak świadek Jehowy stałem z taką torbą, rozumiesz? Siagata wstydziła chodzić ze mną, mówi: człowieku, bo nas świadkowie Jehowy porwą. Tak ty wyglądasz. Tam jeździłem, człowieka autobusem, samochodu nie miałem. Jeździłem na centralny, stawałem, tylko powiedzmy: Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, że ja w mordę nie dostałem, na tory nie spadłem, że ja nie wiem, co. Teraz sprawdzisz, czy masz namaszczenie i ochronę aniołów. A nie pół życia się zastanawiać. Masz Bożą zdolność w tobie. Czego ty się boisz? No bo ja się boję, że się rozminę z powołaniem. Jakie jest moje powołanie? Jakie jest moje powołanie? Jak nawet to nie wiem, to bioenergoterapeuty może ci się to zrobi ci to, jak to się nazywa, to co się mówi o... No jak się to wprowadza w hipnozę? Hipnozę ci zrobi. Się powiesz, może kto ty jesteś. Wstajesz z tej hipnozy, to jestem chomikiem. Tak mam powiedział. I dobrze, bądź chomikiem. Spełniaj należycie wolę Boże jako chomik i będziesz szczęśliwy. Głupota ludzka nie zna granic, a łaska to jest Boża zdolność w tobie, a wiara to jest pewność tej łaski. Co teraz trzeba robić? Robić? Po prostu. Idź, podziel się Chrystusem, idź, sięgnij po nową pracę, idź, oświadcz się tej dziewczynie, albo w ogóle przed tym chłopakiem się bójni tam. Idź, zrób. Zrób. Kurczę. Nie wiem, to się... Rozumiesz, że ludzie siedzą i oni nie wiedzą. Ja mówię, w ogóle, ty wiesz, że ty żyjesz? Nie? Wiesz, że Jezus umarł za ciebie? Wiesz, że jest z martwych? Wierzysz to, czy nie wierzysz? Ja już nie wiem, czy ja wierzysz. Tak jest pokomplikowane wszystko, słowo honoru. Dlatego mówię wam te fundamentalne rzeczy. Błagam was, uprośćcie te rzeczy. Nie komplikujcie tych spraw. Są prawdy Boże, poznawajcie te prawdy. Miejcie głęboką świadomość, że żyjemy w epoce łaski. Tu się na nic nie zarabia, na nic nie zapracowuje. To jak się nawet odpieprzy jakiś numer, to i tak krew Jezusa się wylała. Rozumiesz? Można wstać i iść dalej. A jak masz wyrzuty sumienia, to już nazywa się, bo to ludzie mówią, ja mam wyrzuty sumienia. Ja mówię, to emocje są twoje. No. Uspokój się. No. On ma wyrzuty sumienia, bo on upadł i on teraz leży. Ja mówię, ale Jezus ci wybaczył te grzechy. Ale taki się czuję, taki jestem, taki zbolały, tak mnie demony dojeżdżają. Taki jestem, wyrzuty sumienia mam, taki jestem. Ja mówię, ty głupi chyba jesteś. No. Bo ja już czasami nie mam w ogóle, ja nie wiem, co mam powiedzieć komuś, rozumiesz to? Ja mówię, człowieku, jest czas łaski, wiesz, to jest łaska, niezasłużona przychylność Boga dla ciebie, weź wstań. A mam wyrzuty sumienia. No i koniec, on ma wyrzuty sumienia, ja leży. Leniwy jesteś, leniwy. Kurczę. To typowy syndrom ofiary na terapię. Wierzę w łaskę, musisz wierzyć w łaskę. Co wierzysz? W łaskę. Nie wierzysz w dziwactwo jakieś. Jest prawda, żyjemy w epoce łaski, prawdy należą do nas, zaczynamy w nie wierzyć. Wiara to pewność tego, czego nie widać. Pewność. Tam nie ma uczuć. Tam się nie czuje. Błagam was. Poczytajcie książki Duch, Dusza, Ciało. Podzielcie to sobie. W duchu nie ma uczuć. Nie ma uczuć żadnych dobrych, złych, żadnych. Żadnego uczucia. Duch milczy uczuciowo. To w ogóle nieuczuciowa istota. Żadnego odczucia. Ludzie mówią, ja mam takie odczucia. Ja mówię, duszę, błagam cię, masz duszewne odczucia. Ja też mam duszewne odczucia. Ale łaska jest elementem duchowym. Tam nie ma odczuć. Możesz czuć się podle, tak? A Bóg jest ci przychylny.
No rozumiesz? Możesz czuć się podle, czuć się w ogóle jak szmata, a Bóg ci jest jaki przychylny. Ale ty się tak, to jest nieistotne. I teraz ty możesz stosować wiarę, bo wiara jest też elementem duchowym i też nie posiada żadnych emocjonalnych związków. I czasem słyszę, ludzie mówią takie rzeczy, no jak to jest od Pana, to ja mam taki pokój wewnętrzny, taki pokój on ma wewnętrzny, jak to jest od Pana. Po prozaku też jest pokój wewnętrzny. Padziesz prozak i wiesz, masz pokój. No kurczę, no ludzie, no bez przesady, no pokój wewnętrzny, no czym my to mierzymy? No mierzymy w ogóle, tak jakbyś chciał człowieku odległość zmierzyć kilogramami, w ogóle. No. Jak można duchowość zmierzyć uczuciami? No jak można? No przecież jak w jest napisane, że do duchowych rzeczy przykładamy jaką miarę? Duchową. A duchowa miara nie ma uczuć. Tam nie ma uczuć. W wierze nie ma uczuć żadnych pozytywnych, negatywnych, środka, szarych, białych, żółtych, w ogóle. To element duszy jest. Tak? Bierzemy prawdę? Uznajemy, że żyjemy w epoce łaski, czyli ta prawda należy do kogo? Do nas, ona jest nasza, prywatna, osobista, przyjaźna. Nasza. Nie pytamy Pana, przepraszam Panie, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Masz tą prawdę? Masz. Jak w nią uwierzysz, będzie dla Ciebie. I koniec. Tak, ale bo dokładnie, to jest niemożliwe, że uwierzysz, będzie dla mnie. No i koniec, ten gość jest zamknięty już. Popatrz, idziesz ulicą, leży plik banknotów. Leży. Rozumiesz, chodzi, rozglądasz się, nie ma nikogo. Rozumiesz? Co robisz z tym plikiem banknotów? Bierzesz i wkładasz w kieszeń. Głęboko. I koniec. Rozumiesz? Nie zastanawiasz się, dla mnie, nie dla mnie, nie przelatuje ci cały kodeks, proszę ciebie, karny, postępowania karnego i innych rzeczy przez głowę. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko po prostu wziąłeś markę, szedłeś, dziękuję uprzejmie. No kurczę, tak? Zrobiłeś ruch. Zrób taki sam ruch w każdej innej dziedzinie. Wierzysz prawdę, rozumiesz, że ona należy do Ciebie, bo żyjesz w epoce łaski, na nic nie zasługujesz, nie musisz być dobry, fajny, sympatyczny, grzeczny, miły i tak dalej. Rozumiesz? Możesz być pochrzaniony równo, ale stanąłeś na prawdzie. Tak? Stanąłeś na prawdzie. Ta prawda należy do mnie, bo jestem w epoce łaski. I teraz ja po to sięgam, wiarą. Czyli mam pewność, że ta rzecz się wydarzy. Ty mówi, ale jak to, że będę miał pewność? Ja mówię, nie wiem, jak będziesz miał pewność. Ja o pewności uczyłem, posłuchajcie. Bo to jest bardzo, mówię, na pewno nie będzie tam uczuć. Rozumiesz? Chcę, żebyście zobaczyli, że to jest w ogóle poza systemem, w ogóle emocjonalnym. Że tego nie, że to się nie mieści w systemie. To jest wiara. Są całe warsztaty na ten temat zrobione. Błagam, przysłuchajcie tych warsztatów. To jest w ogóle masa nauczań, krok po kroku, pokazane przykłady. Ja uczę, wskazuję, jak to się odbywało na podstawie wszystkich możliwych elementów Pisma Świętego. Jak oni to robili? Idzie kobieta, ma krwotok. Ona ten krwotok miała z dróg rodnych. Kobieta, która miała okres w tamtym czasie albo krwotok z dróg rodnych, kiedy dotknęłaby mężczyznę, Żyda, to mogłaby być ukamienowana. Rozumiecie? I teraz ona ma ten krwotok i ona dowiaduje się, słyszy, że Jezus jest jakiś Jezus. Ona nie wie, kto jest Jezus. Ale jest jakiś Jezus, jakiś kaszpirowski tamtych czasów, który chodzi i uzdrawia. Rozumiesz? Uzdrawia. I ona, co ona robi, ta babeczka? Ma problem. I ona, przez to, że usłyszała jakąś prawdę,
prawda? Jakąś prawdę, że on chodzi wszystkich uzdrawia, no tak wszystkich to i mnie, bo ja się zaliczam do wszystkich. Ona tup do niego, dopchać się nie może, trudno, tu go otaczają, bo to wielkie rabi, ho, ho, ho. Rozumiesz, o co chodzi? A ona chyłkiem. Fotokusta. Tak? I reakcja Boga, i tam jest mistrzostwo. Kto mnie dotknął? A na niego masa ludzi naciera. Ten go dotyka, tamten go dotyka. Tylko wszyscy nie z wiarą. Wszyscy bez wiary. Wszyscy go bez wiary dotykali. A ona jedna z wiarą. Tak? Ja pokazuję masę tych przykładów. Masę. Tutaj ten przykład, który dzisiaj czytaliśmy na początku, że on mówi: jestem człowiekiem, który podlega władzy. Co to znaczy? On w ogóle pokazuje, mówi Jezusowi: ja wiem, że ty masz władzę nad demonami. Wierzę w to. Przyjąłem taką prawdę, że mniejszy posłuszny jest większemu. A więc uznając ciebie za największego, uznaję automatycznie, że każdy demon łącznie z tym, który mnie tam męczy, mojego pracownika, jest mniejszy. A więc nakaż, wydaj rozkaz. On wierzy w rozkaz. W rozkaz samego Boga. Jezus mówi: wielka jest wiara twoja. Wielka wiara. Jakby wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Przecież ten człowiek nie widzi, jak jest uzdrawiany jego pracownik, tak? On też nie zna Jezusa osobiście jakoś specjalnie. Nie ma tam uczucia mogą być skrajne, różne. Tu takie. Ta kobieta, jakie ona może mieć uczucia przy tej wierze? Ona się boi, że czymś w łeb oberwie, wiesz, o co chodzi. Kupa facetów, każdy z nich, proszę ciebie, bez żadnego problemu mógłby jej wylutować za to, że ona się tam z krwotokiem dotyka rabina. No tak? Ona nie! Ona prze, babeczka! Jakie ona ma uczucia? Co ona ma za emocje? Jest chętnie, zaraz zostanę w łeb, Nie! Nie jest tam źle, trudno, nieprzyjemnie, niefajnie, tak? Wielki szowinizm, człowieku, jeden wielki szowinizm naokoło, a ona się, człowieku, tam przepycha, drobi, człowieku, wiesz, o co chodzi, po ile leci. I rozumiesz? I ona idzie, amen? Co tam za uczucia temu towarzyszą? Strach? Tak? Najwyżej strach jej może towarzyszyć. Ale nieważne, co jej towarzyszy, wiecie, co jest ważne? Krok za kroczkiem, żeby się go dotknąć. Kurczę! Rozumiecie, że wierze nie towarzyszą żadne uczucia? Nic. Nie szukajmy tego. Bierzemy prawdę, przyjmujemy, że ta prawda jest dla nas, jest nasza, bo żyjemy w łasce, a w Chrystusie Jezusie wszystkie obietnice Boże mają dla nas swoje tak, i zaczynamy wierzyć w tą rzecz. Wierzyć. Ktoś powie: jak mam wierzyć o nową pracę? Jak ja mam o pracy wierzyć? No mam już do pracy. Jak się wierzy o pracę? Gdzie jest napisane w Biblii, jak się o pracę wierzy? Ja mówię: w treści jest napisane. Oczywiście treści. Mówię: człowieku, jest prawda. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Jesteś pewny, że możesz iść do tej pracy? Kto cię tam będzie umacniał? Zgadnij. Pójdziesz tam na rozmowę. Kto cię tam będzie wzmacniał? No kto? Jezus Chrystus będzie tam siedział z tobą na tym pieprzonym taboreciku. I on cię tam, co? Wzmocni. Da ci siłę, mądrość, elokwencję i czar osobisty. Abyś przekonał, tak? Tego znidzia, tak? Który właśnie cię próbuje na wszystkie strony przetestować. Tak? Bo to jest syn czy? Lucyfera. A ty jesteś syn czy? Boga żywego. I przyszedłeś na to spotkanie z Bogiem żywym. Taką masz obietnicę. Tylko trzeba w to co? No co? Uwierzyć!
A nie, sprawdzę, zobaczę. Będzie, nie będzie. Wspomoże, nie wspomoże. A potem przychodzi taki chrześcijanin i mówi, jakoś mi nie wspomógł. Ja mówię, miał szabat akurat. Tak mu rąbnęło, teraz szabat nie przestrzega. Akurat byłeś w piątek, tak po południu, to się nie przyjedzie. Bo jest miał szabat. To się nie wzmocnił. Wiesz, no cóż za bzdurę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Co mogę? Wszystko. Wszystko. I tłumaczy, a człowiek mówi, wiesz, a już tyle porażek podniosłem. I on wie, stare przeminęło. Oto wszystko stało się na... Znamy to z ludźmi jak z przedszkolu, szanowni. No tak, ale ja tak myślę o tamtych sprawach. Nie wspominajcie rzeczy dawnych. To, o czym miałam myśleć? Tylko o tym, co miłe, cnotliwe, dobre, poczciwe. Rozumiesz, o co chodzi? O! Ja mówię, ty w ogóle badasz prawdy, bo ja żyję prawdami! Ja żyję prawdami! Dla mnie prawda zahacza o prawdę. Prawda o prawdę. Prawda o prawdę. Tam nie ma w ogóle punktu, który nie haczy. Zrób takie coś ze sobą. Zrozum, że własne to ci się wszystko należy jak psu Buda. Przestań go prosić. A ja proszę cię o nową pracę. O nową pracę cię proszę, panie. O taką pracę, żebym miał 1000 złotych więcej, tak cię proszę, panie. A potem najlepiej, jak on dostanie tą pracę, mówię, dziękuję ci, panie. Mówię, że pan mu dał tę pracę, ty się. Ja mówię, ty. Jeszcze Bóg nikomu pracy nie dał. Tak jak Bóg nikomu pieniędzy nie dał. Rozumiesz? Co się w totolotek bawisz? Kupa ludzi na świecie, bez żadnego Boga, idzie i organizuje sobie życie, tak? Coś ci tam wyszło, nie mieszaj w to Boga. Ale kiedy wierzysz, to wiedz, że stało się to na podstawie twojej wiary. Jezus do tej kobiety mówi, idź, idź. Co cię uzdrowiło? Wiara twoja uzdrowiła cię. On nie mówi, Bóg cię uzdrowił, ja cię uzdrowiłem. Coś cię uzdrowiło, tak? Wiara twoja uzdrowiła cię. Narzędzie, to narzędzie. Wiesz, o co chodzi? Narzędzie. Jezus zwraca uwagę na narzędzie. To jest to narzędzie. On jest w ogóle mistrzem. Przecież człowieku, on do tego stopnia potrafił raz zrobić w numerze dwóch ślepych, zanim weszło do jego własnego domu, tak? A on mówi do nich tak. Co chcecie, żebym wam uczynił? Oni mówią, żebyśmy wierzyli, żebyśmy widzieli. Chcemy widzieć, tak? A on jeszcze nie kończy i mówi, czy wierzycie, że mogę wam to uczynić? Kurcz. A on mówi, wierzymy. A on mówi, niech wam się stanie według czego? Według wiary waszej. Ja to kocham. Wiecie, dlaczego ja to kocham? Bo to powoduje, że jestem samodzielny życiowo. Ja nie potrzebuję wisieć, rozumiesz, na sukience u Boga. Bo ja nie jestem niepełnosprawny. Ja nie jestem niepełnosprawny. Jestem pełnosprawny obywatel Królestwa. Normalny, zdrowy typ. A nie człowieku, trzyma się sukienki Boga. Co to w ogóle jest? Rozumiecie, że to wstyd i hańba. Że to jest plucie na krzyż. Rozkopywanie grobu. Tak nie można. Tak nie można, ludzie. Jesteś samodzielną jednostką bojową. Samodzielną. Ty i Jezus zdobędziesz świat. Ty i Jezus. Ty i Jezus. Ty i Jezus. Rozumiesz? Układ zamknięty. Ty i Jezus. Prawda, świadomość łaski, narzędzie pod tytułem wiara i heja do przodu. Rozumiesz? To tak działa ze wszystkim. W sprawach wewnętrznych i zewnętrznych. To ludzie, my na dalszych spotkaniach będziemy mówili o jakby temu, co temu przeszkadza, ale dziś musimy zrozumieć, że to jest tak proste. Ja najbardziej to fajnie są, jak ktoś się nawraca, może jak pamiętasz, jak ty się nawróciłeś, jak w ogóle nie wiedziałeś o takich różnych chrześcijańskich w ogóle trudnościach, jak ci łatwo było wierzyć. Kurczę, człowieku, brałeś? Potem się dowiedziałeś, o, to nie takie łatwe.
To trzeba to mieć, to mieć, to mieć, to mieć. Tutaj jak wielu z was przyszło do tego kościoła, to już mieliście takie głowy. Już było w tych głowach poukładane, co należy mieć. Tyle, pokazałem, tyle trzeba mieć, żeby osiągnąć tyle. To tyle trzeba mieć. Trzeba mieć świadomość, trzeba znać Boga jako Ojca. Trzeba w ogóle mieć takie coś, trzeba mieć takie coś, trzeba mieć takie coś. Człowieku, 84 klucze, żeby tam się dostać. Człowieku, rozumiesz? Po jeden mały pasztecik. Człowieku, drzwi pancerne. Tak? A to jest proste. Ja naprawdę jestem prosty człowiek. Jak ja się przyglądam, jak w ogóle ludzie różni prosto robili rzeczy. Prosto, prosto. Mi się przypomina, jak ten masło orzechowe w ogóle wynalazł ten murzyn. Nasz brat w Chrystusie ukląkł, w ogóle pomodlił się, mówi: Panie, dziękuję Ci, że wszystko widzę, wszystko wiem, rozejrzał się dookoła i wymyślił masło orzechowe. Człowieku, bo tam było pełno drzew orzechowych, rozumiesz? Tak? Następny, Goodyear, nasz brat w Chrystusie opony wymyślił. Dzisiaj jeździcie na tych oponach. Kurczę, wiecie. To kurczę, to po prostu jest... Dlaczego? Bo on w ogóle uwierzył, że można takie coś zrobić. Super, wow, zrobi oponę. Wiesz. To się nie mówi już o jakichś sprawach potężnych, ale o takich sprawach w ogóle tego rodzaju, tak? Okej, okay, jestem własny, to ja wszystko mogę, zaraz, to ja wszystko mogę ogarnąć. Człowieku, to ja na nic nie muszę zasłużyć, nie muszę być nawet fajny, nie muszę nawet zębów myć. Przez nie umyte zęby też wyznanie będzie szło. Rozumiesz, o co chodzi? A ludzie tu się podszykowują proszę ciebie jak woźny na dzień nauczyciela, proszę ciebie i do tego momentu, proszę ciebie, do którego oni mówią: teraz mogę wiedzieć, teraz to masz załadowany łeb towarem. Już. Wyluzuj. Prawda. Fundamentalna sprawa. Prawdy musicie być obcykani. Obcykanie w prawdy zaczyna się od badania Jezusa Chrystusa. Może trzeba, żebyście wszystko odstawili, co po niektórzy z was, i zaczęli badać życie Jezusa. Weźcie sobie karteczkę papieru i wypisujcie sobie, rozpiszcie sobie Jezusa. Rozpiszcie sobie. Aha, to takie uczucie jest prawidłowe, a takie to jest nieprawidłowe, bo Jezus tak nigdy nie miał. To jak ja tak mam, jak Jezus nie miał, to ja mam źle. Fon. Rozumiesz, o co chodzi? Aha, Jezus tak się modlił, a ja tak się nie modlę, to ja mam źle. Won, idę się modlić jak Jezus. Tak? Najpierw Jezusa sobie zbadajmy, Jezusa. Potem sięgamy dalej po wszystkie obietnice Boże. Po wszystkie obietnice Boże. Ja taką fajną metodę często polecam terapeutycznie. Mówię, proszę wydrukować sobie w Chrystusie. Trzy kartki tu zajmuję papieru podaniowego i poprzerabiać na swoje imię, nazwisko. Tak? W Chrystusie jestem świątynią Pana. W Chrystusie. I zaczynasz się dowiadywać, kim Ty jesteś w Chrystusie. Rozumiesz się? Wykuj tego. I zobacz, jak będziesz miał prawdy. Trzy kartki podaniowe prawd i zbudujesz swoją tożsamość w ten sposób, rozumiesz, o co chodzi, że diabeł to Ci się rozbije o paznokieć od nogi. Kurczę, to są proste historie, wiecie. Ale ludzie ich nie robią. Nie, bo ja muszę rozwinąć niesamowitą wiarę. W ogóle, wiesz, obejrzę 6 w ogóle filmów Cyrońskiego, nic nie zrozumiem potem z nich, a jeszcze potem załaduję innymi filmami, 4 książki, 12 innych rzeczy przez ciebie i koniec. I gość jest na terapię. Przecież ludzie do mnie przychodzą na terapię i oni mówią, co ja mówiłem. Ja mówię, ty, ja siebie nie słucham. Płakam cię. Już mnie nie cytuj, weź mnie, chociaż zacytuj kogoś innego. No co ty mi mówisz? Bo ty mówiłeś to, że ja mówię człowieku, ale kiedy? Gdzie? Do kogo? Ja do mas ludzi mówiłem, różnych. Ja usługiwałem od dzieciom, ja dzieciom usługiwałem w tej zerówce też. Usługiwałem w domu starców, w ogóle u bezdomnych, u wszystkich. To, rozumiesz, co ty mi mówisz, co ja gdzieś mówiłem, tak? Może ja mówiłem do jakiejś grupki ludzi, która pro ciebie, nie wiem, miała na przykład 2 IQ. I przyprowadzałem ich do Jezusa akurat. A bo mówiłem na przykład do profesorów na kulu, pro ciebie i mówiłem im zupełnie inne rzeczy. Ty weź w ogóle Ewangelię. Okej? Okay? I zacznij badać prawdę.
Zacznij potem składać do kupy wszystkie obietnice, jakie są. Powiedz, Panie Boże, ja chcę wszystkie obietnice znać Twoje. Kurczę. Rozmyślaj o nich, niech to leci przez Ciebie. Zrozum, że żyjesz w epoce łaski, a więc co? Nie zasługujesz, tak? Nie mantykujesz, nie mówisz, ojcze, się tak mało pomodliłem, dzisiaj w ogóle za mało tego zrobiłem, dzisiaj za mało tamtego zrobiłem. Uspokój się. Weź te prawdy. Zacznij się w nie wpatrywać, rozmyślać, zacznij je wyznawać. I co zacznij robić? Wierzyć, wierzyć, jak głupi na sucho. Na silnego indyka. Okej, Boże, Ty powiedziałeś, to to jest prawda, dziękuję bardzo. Jest napisane, że jesteś myśli Chrystusowej, a Ty siedzisz i masz film pornograficzny w głowie. Mówisz, no pięknie, ale mam myśli Chrystusowe? Chyba z czasu Edenu. Rozumiesz? Ja się nie pytam, co Ty masz w głowie. Ja się pytam Ciebie o to, czy jesteś myśli Chrystusowej. Ale Ty nie wiesz, co ja mam w głowie. Gówno masz w głowie. Jakie jesteś myśli? Chrystusowej? Głośno i pewnie. Chrystusowej. Nie. Jestem myśli Chrystusowej. Nie patrzymy, co tu mamy. Tam mamy sieczkę często. Ale tego rodzaju wyznania oparte na prawdzie powodują, że sieczka wypada trawka po trawce. Jeden porno za drugim. Człowieku, sypią się. To tak działa, ludzie. Nam nie wolno rozminąć się z tą prostotą. Po to jest ta szkoła. Amen.